Wesołych i bezpiecznych świąt życzę Wam SmartMe, bo jest okres świąteczny, spokojny, ale dzisiaj skupimy się właśnie na tym słowie bezpiecznych. No bo część z nas w trakcie świąt wyjeżdża na święta, żeby sobie odpocząć i mamy nadzieję, albo nasze dzieci, że w trakcie, gdy nas nie będzie, to przyjdzie Mikołaj w takiej oto czapeczce i da nam prezenty. Tylko że najczęściej osoba, która przychodzi do naszego mieszkania, gdy nas nie ma w trakcie świąt, nie ma takiej czapki, to moi drodzy, ma taką czapkę. I zamiast dawać, raczej zabiera. Czyli dzisiaj skupimy się na bezpiecznym smart home i tym, jak się zabezpieczyć przed złodziejami dzięki smart home. Mały spoiler, to co dzisiaj zobaczycie, żebyście nie wyłączyli i pominęcie, bo facet gada tylko o alarmach. Będzie to podzielone na 4 akty. Akt pierwszy, alarmy i kamery. Akt drugi, czujniki, w czym takie czujniki, których nie znacie. Akt trzeci, czyli Kevin sam w domu, dziewczynka z The Ring, gość z piły. No cóż, filmy, a mimo wszystko automatyzacja jej sceny. Oraz akt czwarty, czyli jak zabezpieczyć swoje zabezpieczenie. Czas na akt pierwszy, czyli alarmy oraz kamery. To jest podstawa. To jest podstawa bezpiecznego domu. I bardzo ważna rzecz, nie tylko i wyłącznie domu, ale również mieszkania. Jeżeli macie mieszkanie, to wcale nie oznacza, że nie możecie go zabezpieczyć i musicie czekać na to, żeby mieć dom. Błąd, który często złodzieje lubią wykorzystywać. Zacznijmy od alarmów i podzielimy je na 3 grupy. Numero uno, czyli alarmy profesjonalne. To są alarmy, które są często powiązane z usługą ochroniarską i gdy zostanie wyzwolony alarm, to przyjeżdża grupa interwencyjna tam w ciągu 5 minut i jej zadaniem jest przepędzenie złodzieja. Z firm Solid, Fossa albo Juventus czy jakiejkolwiek innej firmy ochroniarskiej. Najczęściej właśnie jest to w domach. No i też bardzo często jest tak, że te firmy mówią, że muszą być konkretne systemy smart home, znaczy może nawet nie smart home, konkretne systemy alarmowe, które są połączone z ich systemami. Najczęściej jest to oparte o satela. Ale mając satela, to wcale nie oznacza, że nie możecie mieć smart home. Wystarczy, że dorzucicie sobie ETHM 1 albo 2 i za pomocą tego modułu podepniecie sobie na przykład do waszego Home Assistant. Więc po pierwsze, porządny alarm, który jest uzbrajany i moim zdaniem, jeżeli macie dom, to koniecznie musicie mieć coś takiego, coś naprawdę porządnego, z czego będziecie pewni. Drugą kategorią są alarmy z syrenami. Przykładem jest na przykład jej Smart Home Alarm jako porządny i Acara Hub jako kiepski. Jaka jest pomiędzy nimi różnica? Przy Yale macie dosyć silną syrenę, która wyje. Mocno i głośno wyje. Testowaliśmy. Słychać, boli. I co ważniejsze, ma ona nawet specjalną baterię, czyli jeżeli ją złodziej namierzy i wyrwie ze ściany, to dalej będzie wyć. I to jest porządny system, taki właśnie z syreną, ale nie aż tak profesjonalny jak satel. Poza tym, że on też działa bezprzewodowo. Satel, raczej te jego czujki działają przewodowo. Druga kategoria systemów z alarmem, z syreną, to jest na przykład Acara Hub, która moim zdaniem jest bardzo słabą syreną. Dlaczego? Bo jest bardzo cicha. Jej ogółem nie słychać poza mieszkanie. Jedyne co, to ona tak naprawdę trochę daje znać złodziejowi, gdy on wejdzie do mieszkania, gdzie jest alarm. Bo to jest ten poziom głośności. Więc musicie się zastanowić, w którą stronę chcecie iść. Plusy, minusy wszystkich bramek, to Was odsyłam do innych filmów, ale tak można powiedzieć, że trochę dwie strony wagi, jeżeli chodzi o systemy alarmowe z syrenami. Trzecim typem alarmów są alarmy bez syreny. Na przykład takim jest Acara Hub E1, który wpinamy do USB, który wyzwala alarm, czyli gdy ktoś się dostanie do naszego mieszkania, to dostajemy powiadomienie na komórkę. Przy każdym z tych systemów wcześniej, których Wam opowiadałem, to się dzieje, ale nie ma żadnego dźwięku. Czyli złodziej, gdy wejdzie do naszego mieszkania, nie wie o tym, że został wyzwolony alarm. Oczywiście żadna policja albo coś takiego nie przyjedzie, tylko wy dostajecie pusza na komórkę. Jeżeli chodzi o pytanie, jaki alarm wybrać, to tak, moim zdaniem najbardziej, najfajniej jest mieć porządny alarm, typu właśnie ten satel. Jeżeli nie, no to coś z dobrą syreną, jak Yale, albo właśnie taki cichy, no ale to już musicie się naprawdę zastanowić, czy faktycznie nie chcecie mieć żadnej syreny. Gdzie się Acara Hub przydaje? Nie gdy złodziej nas okrada, tylko bardziej gdy na przykład inny czujnik, czujnik dymu, czujnik zalania się wyzwoli i wtedy ona nas informuje, wtedy mi się wydaje, że ta syrena jest przydatna. Ale w wypadkach złodziei, no to nie bardzo. Więc tak, po pierwsze były alarmy, a teraz przechodzimy do kamer. Kamery również możemy podzielić na 3 kategorie.
Te, które najczęściej kojarzymy, to są takie kamery duże zewnętrzne, kamery monitoringu miejskiego albo właśnie w jakichś sklepach czy cokolwiek, całkiem spore. I to jest faktycznie pierwsza grupa kamer, kamery zewnętrzne. Kamery zewnętrzne znowu możemy sobie podzielić na bardziej profesjonalne i mniej profesjonalne. Bardziej profesjonalne wyglądają trochę jak takie porządne kamery przemysłowe i są one dosyć duże, montujemy je do ściany, najczęściej są zasilane kablem i internet też idzie kablem albo są poprzez POE. No i tutaj mają trochę funkcję odstraszania. Czyli jeżeli ktoś widzi takie porządne kamery, aha, no to znaczy, że teren jest monitorowany i trochę jej funkcją jest też to, żeby zniechęcić potencjalnego złodzieja. Po drugiej stronie mamy kamery bardziej domowe, na przykład Eufy 2C, albo kamery Imilabu, albo Imou, albo Xiaomi, które są zewnętrzne, są bardziej domowe, bardziej spięte z naszym smart home'em, tylko są też mniej odporne. Nie są tak odporne na czynniki zewnętrzne, albo na przykład próbę ich wyrwania. Są też często znacznie tańsze. Te pierwsze kamery, o których Wam wspominałem, możecie sobie poszukać na przykład Anke albo Reolinka. Niemniej jednak warto jest mieć takie kamery zewnętrzne. Oczywiście ta kamera musi być połączona z naszym smart home. To jest dla mnie trochę wymóg i wszystkie te kamery, a recenzowaliśmy ich bardzo dużo na SmartMe, zobaczycie, że one się łączą albo z Home Assistantem, albo z HomeKitem, poprzez HomeKit Secure Video. Jest ich całkiem dużo. A po drugie, muszą mieć dobrą jakość, bo wybaczcie, ale no nie wiem, obraz z kalkulatora czy z pralki to już nie te czasy i to nie jest tak, że to ma być czarno-biała plama, która się tam przemieszcza. To ma być faktycznie Full HD, część kamer jest w 2K, i mamy widzieć każdy pieprzyk na złodzieju, który się próbuje do nas włamać, a nie domyślać się, czy to jest złodziej, czy krzesło. Więc każda z tych kamer musi mieć dobrą rozdzielczość, no i przeważnie te najnowsze już faktycznie tak mają. Druga kategoria kamer to są kamery problematyczne. Dlaczego kamery problematyczne? Bo są to kamery wewnętrzne. Kamery, które przez 99,9% monitorują nie złodziei i potencjalnych ludzi na zewnątrz, tylko Was. To jest kamera, która leży w salonie albo w przedpokoju, albo jeżeli ktoś jest naprawdę odważny, to w sypialni. Te kamery ogółem są umieszczone w domu, no i monitorują to, co się dzieje w środku. Znacznie mniej ludzi ma takie kamery, przez co tak jak widzimy jakiś dom, widzimy kamery zewnętrzne, to złodzieje mogą się domyśleć, ok, że tutaj są kamery zewnętrzne, tak w domu to jest trochę coś, co ich albo zaskoczy, albo nie są świadomi tego, że to jest. Może tak bym trochę powiedział. Jeżeli chodzi o takie kamerki, to jest znowu dużo fajnych kamer. Mamy Acari G2H, mamy Netatmo kamery, mamy kamery Eve, mamy kamery właśnie Eufy, Yale znowu. Więc jest tego naprawdę sporo, które możecie sobie wybierać. One też znowu powinny działać z asystentami, z Google Asystentem, z Home Assistantem, z HomeKitem, znowu HomeKit Secure Video, ale to jest inny film. Jaka jest moja opinia na temat tych kamer? One powinny być trochę ukryte. To nie chodzi o to, żeby ta kamera była na wierzchu i ktoś wchodzi i patrzy, o kamerka, cyk i out. Czy ta kamera jest super widoczna i po prostu było kilka takich kamer, które były wyróżniały się designem. Jak dla mnie te kamery powinny być trochę schowane i z lekszą ukradkiem spoglądać na nasze mieszkanie, gdy nas nie ma. Najlepiej z określonym obszarem, który one monitorują, gdzie się wyzwalają, z rozpoznawaniem twarzy, więc jeżeli na przykład przyjdzie sąsiadka podlać Wam kwiatki, to nie uruchomi alarmu, ale już jeżeli jest ktoś, kogo kamera nie kojarzy, no to wtedy ten alarm zostanie wychwycony. I na sam koniec wideodzwonki. Wideodzwonki też są kamerami. Pamiętajcie o tym, to, że macie właśnie na przykład Netatmo Doorbell albo kamerkę Eufy, która jest przy waszych drzwiach, to nadal jest kamera. To nadal jest kamera, a często złodzieje, jeżeli widzą, że nie wiem, są okamerowane wyjścia zewnętrzne czy okna, no to mogą spróbować wejść drzwiami głównymi. No i w tym momencie mamy taką kamerkę, która wygląda jak wideodzwonek, czy tam jest wideodzwonkiem i ona też monitoruje, więc wykorzystajcie to do elementu waszego zabezpieczenia domu. Poza tym, że one też mają dalej rozpoznawanie twarzy i są w stanie wychwycić, że na przykład kręci się koło naszego domu ktoś nieznajomy i wtedy one się uruchamiają i jeżeli złodzieje robią rozeznanie i chcą zobaczyć jak to tam wygląda, to już możecie złapać taką osobę wcześniej i zobaczyć, że ktoś niepożądany się wokół waszego domu kręci na przykład dwa dni przed waszym wyjazdem i zastanowić się, czy warto wyjeżdżać. To tyle, jeżeli chodzi o akt pierwszy, a teraz przechodzimy dalej do aktu drugiego. Akt drugi to czujniki. Sam alarm jest bezużyteczny bez czujników, które go wyzwolą.
No bo co z tego, że jest syrena, jeżeli alarm nie wie, że ktoś wszedł. Dlatego warto jest mieć w domu czujniki, które będą Wam go zabezpieczały. Teraz przejdę Wam przez te główne czujniki, przez jeden czujnik ekstra, o którym się niedawno dowiedziałem, że istnieje i jest bardzo fajny, żebyście mogli wiedzieć, jak się zabezpieczyć w Waszym domu. Po pierwsze, kontaktrony. Kontaktrony, czyli czujniki otwarcia, zamknięcia drzwi i okien. Moim zdaniem, jeżeli macie smart home, jeżeli macie alarm, powinniście mieć na wszystkich zewnętrznych oknach i drzwiach, którymi się można dostać do mieszkania, kontaktrony. One działają bardzo prosto. Gdy są bardzo blisko siebie, to wszystko jest ok. A gdy ktoś otworzy dane okno, to one się rozdzielają i wyzwala się alarm, gdy nas nie ma. Dlatego warto jest to mieć na drzwiach wejściowych oraz w oknach. Poza tym, że możecie to fajnie sobie potem połączyć z innymi automatyzacjami, na przykład otwieram okno, więc wyłącz oczyszczacz. Drugim typem czujników, które są bardzo popularne w kwestii alarmu, to są czujniki ruchu. Czyli poza tym, że mamy zabezpieczone wejścia, to jeszcze warto wiedzieć, czy ktoś mimo wszystko po mieszkaniu się, czy tam po domie nie kręci. Więc umieszczamy czujniki ruchu, które gdy nas nie ma i wykryją jakikolwiek ruch, no to wtedy wyzwalają alarm, my dostajemy powiadomienie. Warto jest, żeby takie czujniki miały dosyć szerokie pole widzenia, czyli żebyście takie kluczowe miejsca określili. Na przykład właśnie przy wejściu do okna albo gdzieś, gdzie macie drogi sprzęt, no to żeby ten czujnik był w stanie wychwycić, że coś tam się dzieje i Was o tym poinformować. Mamy zabezpieczone okna i drzwi, ktoś wejdzie, spoko. Mamy czujniki ruchu, fajnie. Tylko że ktoś może zdecydować, że wybije Wam szybę. I tym sposobem wejdzie, bo macie na przykład wielkie, piękne, szklane drzwi. Co się tutaj przydaje? Czujnik wibracji, który naklejacie na szybę. Oczywiście teraz nie myślcie, że ja Wam każę na wszystkich szybach w domu obkleić czujnikami wibracji. Raczej zastanówcie się, jeżeli macie na przykład duże wejście, którym najprawdopodobniej złodziej wejdzie, no to gdy przykleicie taki czujnik wibracji do szyby i złodziej domyśla się, że macie kontaktron, więc wybije szybę, a nie będzie otwierał drzwi i wejdzie, wtedy taki czujnik wibracji, gdy wychwyci to, że on spada, no bo już szyba się rozbija, więc on spada na ziemię i wyzwoli alarm. Więc to jest też bardzo fajne zabezpieczenie, jeżeli macie całkiem duże szyby. Czujnikiem ekstra, który odkryłem, gdy robiłem research, jak jeszcze można się zabezpieczyć, jest czujnik gazu usypiającego. I tutaj szapoba, bo dowiedziałem się o tej metodzie włamań z ukrytej prawdy. Nie oceniajcie. Niemniej jednak było tam i myślę, bo tam ich okradli, bo mi wpuścili gaz usypiający, myślę, smart home sobie z tym poradzi. Smart home da radę. Więc poszukałem, w jaki sposób można się tym zabezpieczyć. I okazuje się, że satel ma czujnik gazu usypiającego. Bo sytuacja, gdy nas okradają, jest bardzo nieprzyjemna. Ale sytuacja, gdy nas okradają, a my leżymy nieprzytomni na kanapie, jest jeszcze bardziej nieprzyjemna. Bo na przykład obudzimy się i mogą nam coś zrobić. Nie chciałbym być w jednym pomieszczeniu z gościem, który mi zabiera PlayStation i telewizor. Dlatego właśnie jest taki sposób, że czasami złodzieje wpuszczają gaz usypiający, żeby uśpić domowników, no i wyciągnąć z mieszkania wszystko, co jest wartościowe. Taki czujnik, dobrze umiejscowiony, wychwyci, że coś jest wpuszczane do Waszego mieszkania. Gdy on wychwyci, że coś jest wpuszczane, wyzwoli alarm, to Wy już będziecie zaalarmowani. Możecie na przykład, możecie też mieć automatyzację okien, które uchylą się, żeby ewentualnie wypuścić ten gaz. Albo po prostu dostaniecie powiadomienie o treści: cześć, ktoś próbuje cię uśpić, więc tylko daje ci znać twój smartfon, więc wtedy wiecie, że ktoś jest bardzo blisko waszego mieszkania, ma bardzo niecne zamiary i możecie na przykład zadzwonić na policję, mówiąc o tym, że złodziej jest za drzwiami. Więc to są te podstawowe czujniki. Zamykamy akt drugi i przechodzimy do aktu trzeciego. Akt trzeci, mój ulubiony, czyli Kevin sam w domu. Mamy już czujniki, mamy alarmy, mamy kamery. Teraz warto się zabawić w automatyzację. Automatyzację, dzięki którym nasz dom będzie się uzbrajał. Podstawową automatyzacją jest to, żeby nasz dom się uzbrajał, kiedy wychodzimy. Wyjeżdżamy, więc dom się zazbraja, nie musimy o tym za bardzo pamiętać. Na przykład oparte na geolokalizacji wracamy, więc dom się rozbraja. Więc to jest po pierwsze, no ale nie ma nas. Czy możemy coś zrobić ekstra? Możemy. No bo jeżeli jesteśmy poza domem, dajmy na to, mamy rolety zewnętrzne, zamkniemy je wszystkie, robimy z naszego domu bunkier, fajnie, tylko że złodzieje wiedzą o tym, że nas nie ma. Mogą myśleć o tym, że nie będzie nas jeszcze kilka dni, więc dajemy im sygnał. Warto jest wtedy dać znać o tym, że jednak jesteśmy w domu. Czyli nasz smart dom mówi: hej, ja mam domowników w środku. Typowy Kevin, który udawał, że ma pełno rodziny w domu. Did they come back? Iris. Hey,
domu, więc wtedy warto jest na przykład w ciągu dnia podnieść rolety, wieczorem włączyć telewizor, żeby świeciło się niebieskie światło, włączyć kilka świateł w mieszkaniu, żeby było widać, że coś tam się dzieje i wtedy złodziej nie ma pewności, są w domu, czy ich nie ma. Z jednej strony nie ma samochodu, z drugiej strony coś tam się świeci, to się podnosi, czyli ktoś faktycznie może być w domu i możemy ich zniechęcić. A pamiętajcie o tym, że całą ideą tego jest to, żeby mimo wszystko zniechęcić złodzieja od w ogóle próby włamania się do waszego mieszkania. Jeżeli niestety nie uda nam się odstraszyć złodzieja, to warto wtedy wejść w automatyzację, która go przestraszył. I tutaj wam dam kilka sposobów, które mogą być trochę przerażające, ale niemniej jednak mając smartfon możecie przestraszyć złodzieja. Po pierwsze, i to nazywam takim automatyzacją let's play game, spiły. You don't know me, but I know you. I want to play a game. Czyli możemy pokazać złodziejowi, że on jest monitorowany i wszystkie jego ruchy są. Czyli w tym momencie na przykład, gdy widzimy, jesteśmy na Malediwach albo na Dominikanie i ktoś wszedł do naszego mieszkania, widzimy to na kamerze, możemy odpalić wszystkie światła, wszystkie sprzęty, wszystko tak naprawdę, co się dzieje, puścić na telewizorze właśnie let's play a game, spiły i puścić jakieś elementy spiły, powłączać telewizory, ogółem przestraszyć złodzieja i też włączyć wszystko, żeby było bardzo głośne, dać muzykę na maksa, żeby, dajmy na to, sąsiedzi się zainteresowali, że coś tam się dzieje. Złodziej, widząc alarm, może go wyrwać i rozwalić. Tak? Ale jeżeli włączymy 3 telewizory, 2 radia, 4 głośniki i wszystkie światła będą mrugały, on nie będzie w stanie tego wszystkiego powyłączać. Chyba że wyłączy nam wszystkie korki, ale nadal, jeżeli coś jest działające na bateriach, na przykład może to być robot odkurzający, to one będą jeździły. No i cała idea jest taka, żeby po prostu go z domu przepędzić, właśnie takim poinformowaniem go albo przy pomocy kamer dwustronnych, przekazaniem mu, że właśnie jedzie w jego stronę policja i albo może zostać i na nią zaczekać, albo może po prostu nic nie zabierać z naszego domu i zwyczajnie się cię zwiać. A z cyklu bardziej przerażających automatyzacji, to możemy zrobić automatyzację, którą nazywam dziewczynka z ringa. Czyli gdy złodziej chodzi po naszym mieszkaniu, wyciąga nasze rzeczy, no to wyłączamy wszystkie światła, zjeżdżamy roletami w dół, zamykamy nasz zamek. Ja mam zamek Linus i testowałem zdalenie, przestraszanie niektórych osób, które były w moim mieszkaniu. Na przykład podlewałem mi kwiatki, działa, on się sam zamyka i w tym momencie puszczamy na telewizorze dziewczynkę z ringa. Nie wiem, czy pamiętacie ten film, był dosyć przerażający. Mamy pewność, że facet sam zadzwoni na policję i będzie błagał, żeby go zabrali z waszego mieszkania. Fajną automatyzacją, którą też kiedyś zobaczyłem i też ją polecam, jest pies. Czyli jeżeli nie macie psa w waszym domu, to możecie udawać, że macie psa. Wystarczy czujnik ruchu, który na przykład macie w wideodzwonku i właśnie Akaraha, która teraz się przydaje, którą macie blisko drzwi. I to mniej więcej polega na tym, że gdy czujnik ruchu wychwyci kogokolwiek przed waszym mieszkaniem, włącza się melodyjka ze szczekaniem psa i udaje, że szczeka pies. I w tym momencie złodziej nie wie, jest pies w domu, czy nie ma. Słyszy szczekanie, gdy przychodzi, więc może być, a jak wiadomo, pies znaczy kłopoty. Chyba że jest to maltańczyk, to pies ten zawsze oznacza kłopoty. Takie są automatyzacje, które ja wam proponuję. Normalniejsze, bardziej przerażające. Ważne, żeby po prostu złodziej nie zabrał z naszego mieszkania kosztowności. No a cóż, jeżeli sam wszedł do waszego mieszkania, no to niestety, jak dwójka złodziei z Kevina. Sam się prosił. Na zakończenie akt czwarty dodatkowy, który jest związany z tym, że usmartniając nasz dom, kasujemy czy zamykamy się na pewne rodzaje zagrożeń i ryzyk i otwieramy się na inne. Dlatego wam powiem teraz o kilku stronach zabezpieczeń waszych zabezpieczeń. Po pierwsze, o czym tutaj często słyszę od znajomych, a co się stanie, jak ci prąd wyłączą? I to jest prawda. Duża część z tych rzeczy po prostu działa na prąd. I znam z życia wzięte przypadki, gdy złodzieje po prostu weszli na klatkę, wyłączyli korki i weszli do mieszkania. I wszystkie alarmy po prostu nie działały. Dlatego warto jest mieć albo alarmy, które mają swoje własne zapasowe źródło zasilania,
ten alarm od jej, o którym wam wspominałem, albo często satele tak mają, albo warto jest mieć UPS-a, czyli zapasowe źródło zasilania dla waszego smart domu, dla waszych zabezpieczeń, alarmu oraz routera. Warto, żeby router był do tego podpięty. Bo jeżeli ktoś wchodzi do waszego domu, czy tam do waszej klatki i wyłącza korki z prądu, i to znaczy, że on już tam jest. On już tam jest i on już chce za minutę, dwie wejść do waszego mieszkania, włamać się i zacząć działać. Taki UPS wytrzyma 15 minut, pół godziny, tam chyba do 2 godzin, w zależności jakiego kupicie. Ale gdy on wyłączy prąd, jest pewny, że już nic nie działa, otworzy drzwi i usłyszy alarm, to znaczy, że no, coś zepsuł. Coś się nie udało. Czy ten prąd nie działa? Czy wy faktycznie macie tego UPS-a? On nie wie, ale jest zaskoczony, to nie idzie zgodnie z planem, więc jest spora szansa, że zwieje. Więc UPS może wam, mimo że złodziej jest sprytny i zadziałał nieszablonowo, to może wam uratować tyłek. Warto jeszcze pamiętać o tak zwanych, ja ich nazywam, złodziejach w białych rękawiczkach. Czyli to jest też element, o którym warto pamiętać. Usmartnienie całego waszego domu sprawia, że do grona osób, które mogą się wam włamać fizycznie, wchodzą hakerzy. No bo jeżeli mamy wszystko inteligentne, mamy zamki, powiedzmy takie mniej zabezpieczone, ja akurat mam Linusa, który działa po HomeKicie i wiem, że to jest naprawdę fajnie zabezpieczone, ale różnego rodzaju zamki są na rynku, no to ktoś może złamać komunikację, wejść do waszego domu, wyłączyć wam alarm, wyłączyć wszystkie kamery i sobie nawet otworzyć drzwi po prostu, że one się samemu uchylą. Dlatego warto jest zabezpieczyć dobrze również sieć. Pamiętajcie o tym, serio, jeżeli chodzi o wasze hasło Wi-Fi, to jeżeli wpiszecie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, albo jesteście sprytni i nikt o tym nie wpadł, że macie, tak jak mamy klawiaturę 1 QAZ, 2 WSX, to niestety nie jesteście aż tacy sprytni i dużo osób o tym wie. Często haker również może to wiedzieć i on po prostu wejdzie w białych rękawiczkach i was okradnie tak o. Więc zabezpieczajcie swoje hasła, róbcie silne hasła, niech każda z waszych sieci, niech będzie sieć IoT oddzielona od sieci głównej, od sieci, od gości. Niech każda z nich ma silne hasło. Zabezpieczajcie się też silnym uwierzytelnianiem. Kupujcie sprzęty, które mają faktycznie atesty i wiecie, że one są bezpieczne, żebyście próbując zabezpieczyć swoje mieszkanie nie zrobili więcej szkody niż pożytku. I to wszystko z mojego dzisiejszego filmu Bezpieczny Smart Home. Mam nadzieję, że wam parę rzeczy uświadomiłem, że mimo, że jest okres świąteczny, a ja wam tutaj psuję humor, to sorki, ale jeżeli wrócicie po świętach do mieszkania i okaże się, że ktoś wam wszystko wyciągnął łącznie z kablami ze ściany, to będziecie mieli gorszy humor. Więc pamiętajcie o tym, że przezorny zawsze ubezpieczony i Mikołaj powinien mieć taką czapeczkę, a nie taką. A od was zależy, czy, no cóż, będziecie mieli spokojne i bezpieczne święta, czy nie. Dziękuję wam za to, że uczestniczyliście w tym filmie, że go oglądaliście. No i oczywiście wpadajcie na nasze pozostałe filmy. No i wesołych i bezpiecznych świąt życzę wam cały zespół Smart Me w 2021 roku. Miejmy nadzieję, że 2022 będzie w końcu bez pandemii. Do usłyszenia.